Robert, spodziewaliśmy się ciężkiego, wyrównanego meczu. Tak faktycznie było. Ostatecznie po rzutach karnych lepszy Bayern Monachium. Powiedz, jak sam oceniasz to spotkanie? Dużo się działo w pierwszej połowie. Mieliśmy parę łatwych strat. Ja sam też chyba dopiero pierwszą piłkę dostałem w 25 minucie, więc to też trochę za mało, jeśli chcemy stwarzać sytuację, to na pewno musimy to poprawić. Ale z drugiej strony później te sytuacje były i czasami, szczególnie przy moich dwóch sytuacjach, szczęścia zabrakło i ta piłka nie wpadła. Chyba w doliczonym czasie gry, gdzie uderzałem z voleja, musnął to bramkarz palcami i wyjął. Więc no, to są takie mecze pucharowe. One się różnią od Bundesligi czy od Ligi Mistrzów, ale najważniejsze, że gramy w następnej rundzie i jednego poważnego rywala mamy już za sobą. Wspomniałeś o bramkarzu Lipska, chyba też kilka ciepłych słów warto na jego temat powiedzieć. Szczególnie w dogrywce robił niesamowite rzeczy. Sam chyba kręciłeś czasem głową z niedowierzaniem, co on wyprawia. Tak, no tak jak mówiłem, przy jednym moim szale nie wierzyłem, że ta piłka nie wpadła, więc faktycznie parę razy uchronił zespół przed utratą bramki, ale my też mamy jakieś tam ostatnio problemy kadrowe. To też wynikało może z tego, że też najświeżsi nie jesteśmy. Gramy co 3 dni, teraz to 25 minut. Akurat chyba dobrze, że gramy znowu z Lipskiem w sobotę. To dwie drużyny po ciężkim pojedynku będą naprzeciwko siebie grać. No i to też okaże się, kto tych sił ma dużo więcej i to też piłkarsko ma lepszą jakość. Wiem, że trenujesz rzeczywiście rzuty karne, ale powiedz mi, jak w takiej sytuacji wytrzymujesz to psychicznie? Znów dziś przedłużona, wyśrubowana ta rewelacyjna seria. A czy wiadomo, że to tutaj tak naprawdę fizycznie człowiek może być zmęczony, gra 120 minut, kolejny mecz bez tak naprawdę odpoczynku, tym bardziej, że Thomas Müller też jest kontuzjowany i nie ma nawet kto wejść w moje miejsce, więc no nie jest to łatwy okres, ale dzisiaj pokazaliśmy, że daliśmy radę, a wracając do rzutów karnych, to wiadomo, że to jest kompletne wyciszenie się, skupienie na tym, co trzeba zrobić. Sam wspomniałeś, że gracie z Lipskiem już w najbliższy weekend. Bardzo ciasno jest w czołówce, przynajmniej na tym etapie. Powiedz mi, czy uważasz, że w tym roku ta walka o mistrzostwo może być cięższa, trudniejsza niż w ostatnich latach? No jak pokazuje, my trochę punktów zgubiliśmy już na początku sezonu i teraz zaczęliśmy odrabiać. W tydzień mieliśmy 5 punktów straty i po jednym tygodniu mamy taki sam bilans punktowy, jak Borussia Dortmund też pokazuje, jak futbol jest nieprzewidywalny i jak cały czas trzeba być gotowym do gry i walczyć o zwycięstwo. Wydaje mi się, że teraz grając u siebie z Lipskiem musimy pokazać, że to my chcemy znowu wygrać. Lipsk, wydaje mi się, dzisiaj na pewno więcej przebieg, więcej musiał za piłką ganiać, jeszcze grali w dziesiątkę, więc tych sił na pewno dodatkowo jeszcze ich to kosztowało, a jednak jak się przegrywa na koniec, no to jednak to też ma jakiś stopniu wpływ na to, że za dwa dni może się okazać to kluczowe w tej grze. To już na koniec. Jupp Heynckes, odkąd wrócił do Bawarii, kroczy się od zwycięstwa do zwycięstwa. Możesz powiedzieć tak z perspektywy zawodnika, czy dużo, co zmieniło się pod jego wodzą? Znaczy, ja już powiedziałem, że chyba skupienie na detalach, na zwrócenie uwagi na tym, że w każde podanie, każde zagranie powinniśmy to robić na maksa i tak samo jest z treningiem. Wiadomo, nie oszukujmy się, wiele też się nie zmieni, ale chyba w tych detalach, szczegółach tu widać różnicę. A jednak to też jest bardzo ważny element w piłkarskim rzemiośle. Wasze cele pozostają niezmienne, to już na sam koniec. Puchar Niemiec, gra się dalej, Mistrzostwo Niemiec, no i Liga Mistrzów. Powiedz, jak sam oceniasz swoje szanse, czy jesteście dziś na tyle silni, żeby faktycznie realnie powalczyć o prymat w Europie? Wiadomo, no, każdy zawodnik, kto gra w Bayernie, musi prezentować swój poziom. I my po tym początku słabszym wracamy na właściwe tory. Chcemy iść od zwycięstwa do zwycięstwa. Dzisiaj myślę, że takie zwycięstwo pucharze po rzutach karnych na wyjeździe. Nie oszukujmy się, też byliśmy osłabieni, nie było dużo zawodników, nie ma mało zawodników na ławce, szczególnie w ofensywie. Tak jak ja powiedziałem, dla mnie też nie ma kto wejść i zagrać, więc to też może spowoduje, że będziemy mieli jeszcze dodatkową energię, żeby pokazywać jeszcze z lepszej strony. Gonić też i w Lidze Mistrzów. Mamy kolejne mecze u siebie. Mam w kolejne mecze w Lidze Mistrzów też jeden u siebie, dwa na wyjeździe i też chcemy zdobyć punkty i pokazać, że Bayern ciągle myśli o najwyższych celach.